Fundacja w dzielni powstała 5 lat temu już bez mała i zajmuje się szeroko pojętym zagadnieniem wykluczenia cyfrowego i przeciwdziałaniu temu zagadnieniu. I choć ostatnio staramy się rozszerzyć obszar naszych działań, to jednak to jest nasza macierz, z tego się wywodzimy i właśnie w technologiach cyfrowych się przede wszystkim obracamy. Staramy się propagować ideę internetu dostępnego dla wszystkich, internetu bez barier, internetu, który jest przyjazny, a nie internetu, który tworzy mury i który nie pozwala pełnoprawnie z niego korzystać. Mamy kilka zakresów naszych działań, które są komplementarne i się uzupełniają, jednakże dotykają różnych przestrzeni i różnych dziedzin. Staramy się stale monitorować stan dostępności serwisów internetowych w Polsce. Prowadzimy badania dostępności, audyty. Realizujemy rankingi, które mają za zadanie pokazać stan tej dostępności. Jednocześnie działamy bardzo mocno również na polu szeroko rozumianej edukacji cyfrowej. Kolejną sferą jest realizowanie projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, z tak zwanego EFS-u. Tutaj z kolei koncentrujemy się na aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez podnoszenie ich kompetencji cyfrowych. Nabywanie przez nie tych kompetencji pozwala im równoprawnie uczestniczyć w otwartym rynku pracy, co jest tak samo ważne jak, nie wiem, pomoc PFRON-owska na przykład. Działamy też na niwie szkoleniowej. Szkolimy twórców stron internetowych, webmasterów z zakresu tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Szkolimy administratorów, jak te serwisy później obsługiwać, tak żeby one były jak najbardziej dostępne dla jak najszerszej rzeszy odbiorców. Każdego zachęcam do tego, żeby rozejrzał się wokół siebie i żeby zobaczył, co może wokół siebie zmienić. U nas w fundacji kluczowe są trzy rzeczy, jeżeli chodzi o ludzi, którzy są związani z fundacją. To jest pasja, skuteczność i kreatywność. I te trzy rzeczy wystarczą ku temu, żeby naprawdę realnie zmieniać tą przestrzeń, która nas otacza.